Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Od poprzedniego odcinka znajdujemy się wewnątrz Dunwall Tower, czy też raczej wewnątrz Hollow Tower. No i mamy tu parę rzeczy do znalezienia, m.in. dwie runy oraz jeden kościan amulet. Typa, którego mamy się pozbyć, ale jednocześnie... Także sposób, jak to zrobić, aby go nie zabijać. Koło, ale tego ma cool. Poza tym, za kilkoma kamieniami, które bym najchętniej przerobił na wiór. Nie. No dobra, mogę w takim razie. Okej, to bym mógł przejść jako szczur. Okej, no i mamy powalnie na typiarzy. Better make a pass over here. Come on. Czyli zamykamy oczywiście, żeby nikt tego gościa i jego kolegi tam nie znalazł. No i idziemy dalej. Kolejny alarm, który warto, myślę, rozbroić. Spokojnie, spokojnie. Myślałem, że pójdzie to sprawdzić, no ale niestety. Spróbuj. Oh, nice. Mamy obraz. Dobra, żeby się nic nie zjebało, proszę o zapis. Okej, tutaj wyłączamy, więc muszę też tego gostka tu zostawić. Prawie, że w ostatnich miesiącach. Okej, coś dla was. Tyle pocisków. Oho. O, dobra. Już zamek. A, no tak, mamy ten klucz uniwersalny od poprzedniego odcinka. Klucz od poprzedniej misji. Dzięki temu, że... zajęliśmy się... że zwiedziłem te... komnaty Lady Boyle. Właśnie znaleźliśmy tam klucz uniwersalny. I jak widać, już się, kurczę, przydał. Dobra. Tutaj identyfikaczka, identyfikacja płaczku i postępowanie. Ciski ekranu, klucz do pokoju ochrony, kolejny granat. Spuci, kolejny typiarze i coś tutaj niżej. And this train needs to go to the torture. I mean, the Royal Interrogator. Oh no, why do I have to take it? He's harmless, unless you're scheduled for execution or for questioning. He's so strange, always working on something he keeps secret, and he has that brute of a dog. Trust me, he's gentle as a lamb. Now, take him his food.
sprawcę, mówisz? Też czekaj, bo ona mnie zaprowadzi do typa. Może warto śledzić akurat. Probably coming from the torturer's rooms. He's a walking freak show. Just stay clear of him. Everyone does. What's wrong with him? He's mute. But it's more than that. I heard the overseers were furious because they suspect him of practicing the dark arts. But the regent ordered them to leave him alone for now. Like I said, avoid the area. Don't worry about me, sir. Proszę, proszę. Okej, zostawiła i tyle ją widzieli. Gwiazdki dla dzieci. A też było. Ani kęsa z tego nie zjesz, stary. I tu jest runa. Zobaczmy, kim jest ten cały oprawca. Zabij oprawcę opcjonalnie. Oj, patrzcie. Kurde, zwilczasz. To chyba nie działa, nie? No nie. Dobra, ten typ już dawno nie żyje, to jest pewne. Ale patrzcie, to jest normalnie cel, żebym go zabił. Nie ma opcji ogłusz, tylko muszę go normalnie zabić. Dobra. Jak na złość, stary. Jak na złość. W sumie? Mieć też pewność. O proszę! Ej, widzieliście to? To było intrygujące. Patrzcie. Zakrzywiam czas, ale on jest na to niewrażliwy. Tego tu jeszcze nie grali. Proszę, faktycznie gościu używa magii. Ej, jest serio? 5 bełtów musiałem w niego wpakować, żeby to zadziałało? To jeszcze nie grali. Skarbie, o skarbie, skarbie. Na dole w piwnicy tak paskudnie. Może przyjdziesz zobaczyć się ze mną. Gdy byłeś tutaj, to sprawiliśmy, że tamci krzyczeli, tak? Wróć z wizytą, a dam ci następny prezent. Rzeźbiony i błyszczący. Wiesz, niespecjalny z ciebie rozmówca, ale lubię patrzeć, jak pracujesz. Wróć, opowiem ci historię, różne historie.
Twoja droga babu, o kurwa mać. A kurde, to był kran? Serio? Ja, no ten typ nie żyje i to od dawna. Here you are, Corvo, within the high walls of your enemy's stronghold. What an impressive sight you make on your way to face the Lord Regent. How will you end his reign? By blood or by truth? He's not an easy man to get close to. If the Empress had been as well guarded, how different things would be now. Is it just revenge you're after, or do you have another plan in mind? Will you restore things, make it all right again, and crown a new Empress? Or will you send them all howling into the void? Either way, I expect a good show. Ej, ja mam taki vibe, jakbym gadał z Samaelem, nie? Jak odmieniec, kurde, coś gada. On się zachowuje dokładnie tak samo jak Samael. W dużym skrócie oczywiście, bo nie jest taki, nie jest to kropka w kropkę zachowanie Samaela, ale jest bardzo, bardzo zbliżone do tamtego. Zostań w takim razie, daj mi tego gnata. Daj pusto. O, jajco. To jest trochę warte. Oczywiście jajce musi być za szybko. Za szybką, która jeśli zostanie zbita, to narobi trochę hałasu. Fak. Dobra, kolejny taktyczny zapis. Okej. Okay. Kolejna rzecz za szybą. Come on, seriously? Dobra, czyli jeśli chcę to zgarnąć, to jednak muszę się najpierw pozbyć tej piarzy. A to wiadomo, sposobów jest kilka. Ale żeby przeoszczędzić na zasobach, no to... chyba zostanę przy ogłuszaniu. Ewentualnie wezmę sobie, korzystam kilka strzałek usypiających. Dobra, to coś na drogowie możecie sobie poczytać. Jasna. Huh?
wiadomo, jak Tyb jest tutaj, no to jest to logiczne, że to będzie od chuja ludzi, no ale... Nie powiem, gdyby ich było troszeczkę mniej, to bym się nie obraził. No nie wierzę, ten Tyb się zaciął, bo ten pies się nie chce ruszyć. Czujecie za mnie. Będę pierdolić z wami przecież. Jedna, druga, trzecia. I milczeć. Ze mną. Położyć. Zabiorę. To wyłączę. To zamknę. No i dziękuję. To lubię. Sobie mogę jeszcze kluczyk zabrać. Tak więc chętnie to uczynię. Mam wrażenie, że jak rozgrywałem jakąś, kurde, mapę wyzwań, to że była tam strasznie podobna mapa. Bo kojarzę cały ten rozkład pomieszczeń. Dobra, mamy co mniejsze rzeczy. Daje? Nie, jakbym to zgasił, to mam bezpośrednie przejście do niego. No ciekawe. No ciekawe. Się porobiło. Dobra, to prawie na pewno nikt nie zauważy. No. Blisko było. Z kolegą. O proszę, cesarzowa i pusta zestawa. Ja czytałem gdzieś, że łącznie wszystkich obrazów jest 11, tylko nie mam pojęcia, ile już ich zebrałem. Musiałbym sobie sprawdzić teraz te podsumowania misji. Poza tym mogę odczaić. To idziemy chyba do rozgłośni, co nie? Yep. Właśnie do to. Na jamulet gdzieś tam. O proszę. To jest jeszcze inna lokacja. No dobra. I znowu to, kurde. Czy przejść dalej? Czy sobie to odpuścić? Wiadomo, mogę mignąć. Pytanie, czy chcę? Chyba wolałbym nie. Ha? Ci ja nic nie widziałeś. Idziesz ze mną? No nie kumam, czemu oni znikają, kurde?
Nikt nie przychodzi, nikt ich nie bójdzie i po prostu wyparowują. Ponownie, nawet tej japy nie otworzył. Może i zdążył. Stary, bliżej niż sądzisz. Dobra, tym razem byłem niestety za wolny z wykorzystaniem tego zatrzymania czasu, ale ogólnie nawet mi się przysłużyło. Inaczej działało. A proszę, czyli jednak sterownia nie jest na dachu, tylko jest wewnątrz. A ja byłem ponownie kurwa za wolny. Po co się w ogóle mam takie pytanie trochę sam do siebie. Po chuja się skradam? W momencie, w którym nie muszę tego totalnie robić. Ja nie wiem, czy biegnę. Krzywie ponownie. Kurde, ale skrót. Ty, pomyślę, że mogłem od tego zacząć w ogóle, nie? No dobra. Nie pomyślałem, no to... Oberwałem. A citywide ban on whale oil is now in effect. Citizens are encouraged to bring any whale oil in their possession to the city watch at once. Anyone caught burning oil will be subject to arrest. This message is a directive from the Lord Regent himself. We must all trust in the Regent. Pogadamy? Please, please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Spare my life, and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph, secrets. Some that would destroy him if others heard. Played on this amplifier, his confessions would be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room. But I was able to see the combination over his shoulder. 935. Trust me, what's recorded on that card will do the trick. Good luck. Dziękować, panie Dziejaszku. Bardzo mi poprawiłeś teraz humor. A co najlepsze, jest trofeum, żeby też regenta zabić, więc mogę ponownie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Proszę bardzo, jest ziomeczek.
Dobra, zobaczmy. Runy mam nadal tylko dwie. Jaki był tam kod? 935. Bo wolę najpierw zabrać z jego sejfu właśnie te rzeczy, a potem dopiero... zająć się nim. Właśnie jak tam... O proszę, runa zaraz obok niego, amulet jest tam. Ruszysz dupę z łaski swojej? Ale może przeci... O, ty, czekaj, tam jest drugie pomieszczenie. Okej. Dobra, to będzie szybka akcja. 9. 3. 5. Lordzie Mistrzu Szpiegów, mieliśmy konkretną umowę i czyniłem plany zgodnie z nią. Cesarski obrońca nie był częścią tej umowy. Zapewniłeś mnie, że będzie tam tylko ona i dziewczynka. Zatem koszt roboty właśnie wzrósł. Zostaw pieniądze w alternatywnej skrytce, albo możesz być pewny, że przyjdziemy po ciebie. Podpisano Daud. Mediograf, szkatułkę. Zakrzywiamy. Dobra. I się zwijamy. Jak tam Armedia? Mam 5. Padałoby przeoszczędzić trochę. Nie widzi mnie, to akurat jest na plus dla mnie. Akurat się tu musiał obrócić, no. I wish I had Campbell's counsel right now. He'd have ideas. To jeszcze w skrzyni musi być. Bieraj. Where could he have gone? He just vanished after Coldridge. A, czy on o Campbellu gada cały czas. Ja myślałem, że o Corvo. Dobra, robimy sobie tutaj zapis oczywiście. Zobaczmy, czy coś tu się jeszcze znajduje dalej. Nie, okej. Proszę bardzo. Achievement zdobyty. A zatem wczytujemy zapis. No i zbijamy się stąd. Mówię. Żałuję, że nie miałem zrobiłem tego samego z poprzednimi celami. Bo też wystarczyło zrobić sobie osobny zapis. Potem ich się pozbyć. Wczytać save. No i dokończyć misję już po swojemu. Ale pewnie i tak pewnie sobie obczaję, jak to będzie wyglądało, kiedy będę cały czas tylko i wyłącznie zabijał. Więc z chęcią to sprawdzę. Oto też audiograf. If I explain, then you will see I am not at fault. My poverty eradication plan was meant to bring prosperity to the city, to rid us of those scoundrels who waste their days in filth and drink, without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan. Bring the disease-bearing rats from the Pandician continent. I order you to put down your weapons. This is treason. The plan worked perfectly. No! At first, but the rats, I beg you, they sought to undo me. You nearly destroyed this city. They hid from the catchers and bred at a sickening rate. Soon it didn't matter. Rich, poor, all were falling sick. And then people began to ask questions.
Kurde, aż szkoda, że nie da posłuchać tego jednocześnie obu tych kwestii, nie? No proszę bardzo, ziomek aresztowany, więc już mam głowę. O, ładnie, to jeszcze jest remedium. Zbiegł, chęcił się go pozbędę. Je sobie zabiorę. Deportation of the sick. But there's always some idiot woman searching for her wretched lost babe or some sniveling workman searching for his missing wife. And then quarantine is broken. But you can see how my plan would have worked if everyone to bajasa. Mniejsze wzmocnienie zapłonu. Proszę bardzo, plan na kolejny upgrade. Problemy ze śledczym cesarskim. Garek, cesarski mistrz szpiegów. Też nowa notka to była. Okej, to już też pusto. Tu jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy. What? Oh no! Please help! Spokojnie, nic ci nie zrobię. No, klucz do pokoju Lorda Regenta to był. No i oczywiście zbędy, dzięki temu, że posiadałem klucz uniwersalny. Cura tej wiańskie to już też chyba było. Ładnie. To sobie pośpi. O, to intrygujące. Co my tu mamy? I know that one day you'll be grown up, and I wonder what you'll remember of these years. Will you recall your time as a child with fondness? Or were there too many caretakers, formal dinners, and lessons about boring old history? Maybe the precious hours we spent together will shine brighter. Time captured now and then with your mother and with Corvo, who was always close to my heart. I hope the season of rats and plague will be nothing more than a passing shadow on your early memories. A crisis come and passed, weathered by your mother and her advisors. You'll sit on the throne someday, and will do well, I hope. It's a tricky life, full of responsibility and peril. It was not your choice to be the daughter of an empress. But I believe you'll rise to the challenge. Stay good-hearted, Emily. Keep drawing and telling stories. And only share your power with those you truly trust. Proszę, jakiś sekretny pokój cesarzowej? Może lepiej niech sekretnym pozostanie. To aż było ciekawe. Wysłuchać takiej informacji dla Emily od matki. Zostałem. I amulecik gdzie się znajduje. A tu jest! Jak skitramy. Nawet go nie usłyszałem. Młynek 1. Wymachujesz mieczem nieco szybciej. Aż tak tego nie potrzebuję. No dobra. Tutaj to będzie wszystko. Czyli ta ostatnia runa jest na dachu. To teraz jak się szło, kurczę, na dach? Poza tym, że gdzieś z tamtej strony trzeba było iść. Aha. Było tu? Ja. Dobra.
Jest ta jedna runa. Jest opis jakiś typiarz. Liczeć? Jego to akurat załatwię. W sposób tradycyjny. Trzeba strzałkę marnować. Dobra. Szczęście się udało. Nie zwrócić niepożądanej uwagi. Oczywiście musi też tu być tall boy. Why fucking not? Serio, tam, blokuje mi tam widziana ściana? No ludzie. Bez przesady. To jest ten cały azyl. Utrata wsparcia. Lordzie Regencie, odkąd utraciliśmy wsparcie finansowe Boyle'ów, jest krucho i musieliśmy dokonać poważnych cięć. Łodzie patrolowe stacjonujące na Renhaven wokół Tower zostały przeniesione na północny brzeg, aby chronić tych kilku dostaw żywności, jakie wciąż przenikają z pól uprawnych spod Dunwall. Sir, ostrzegam, to oznacza, że podejście do Tower przy śluzy jest obecnie odsłonięte. To mało prawdopodobne, bo atak nadszedł od strony rzeki, ale wiem, jak się pan tym martwi. Jak na ironię, jedna rzecz działa na waszą korzyść. Odkąd w zeszłym miesiącu nastąpiła awaria śluzy, ten idiota, który zajmuje się przepływem wody w fosie, nie był w stanie jej naprawić, a skoro brakuje Sokołowa, nikt inny nie jest pewny, jak sprawić, by ta przeklęta rzecz znowu działała. Zatem ktokolwiek chcący przeprowadzić atak od rzeki, musiałby wspiąć się po rurach w śluzie, co trudno sobie wyobrazić. Podpisano generał Tobias. Czy tam Tobias. No ale oczywiście wy nie wiecie o tym, że... Może używać mocy. I a propos mocy, weźmiemy sobie ulepszenie zwinności, które widzę, że mogłem już od dłuższego czasu mieć. Trochę się zarządzałem w akcji. Dobra, czyli tutaj regencik zwiał, gdybym został zauważony. Że nie zostałem, no to nie miał gdzie uciekać. Sam Tolbo mnie tu nie zauważy, no bo jestem no, generalnie poza jego zasięgiem. What the? Ten typ już mógł być problemem. Dobrze więc, że mam te moce i mogę się bardzo zgrabnie takich zagrożeń pozbywać. Próby zdolności, czy też było. No dobra, nie muszę tu oczywiście wyłączać tej ściany, ale wyłączę tak na zasady. Tutaj drucik. No okej. Okay.
idealnie wyczuty moment. Idealnie wyczuty moment. Poważnie, ktoś miał świecić, gdzie oni znikają? Oni to naprawdę intrygują. Okej, samolot tam. Okej, tak na upartego, czy ja byłbym w stanie się tutaj gdzieś przenieść? No, w teorii to jestem. Już wszystko zebrałem, więc... Okej, to musiała być szybka akcja. Okej, dobra. Nie musiała być na szczęście jednak szybka akcja. Chciałem zniwelować jak najbardziej obrażenia, ale widzę, że były znikome. Teraz tylko wyminąć tego typa. No i na koniec, do końca misji. Proszę bardzo. I już mam święty spokój. Mogę to odpalić tak na kurażu, powiedzmy. Co? No nie wiem, czy teraz to dobrze, w dobrym sensie użyłem tego słowa. No proszę bardzo. Witaj, Samuelu. Is it all done? You ready to go back to the Hound Pits? Yep. Thanks to you, Corvo. All right, let's go. Zneutralizować wszystkie kluczowe cele, stosując metody niewymagające zabijania. Okej, to był tylko jeden obraz. Okej, większość model znalazłem. To akurat bardzo fajnie. Oprawca regenta zabity, korupcja lorda wyjawiona publicznie. Lecimy dalej. A to była wyjątkowo krótka misja, na 2 odcinki tylko. Zazwyczaj na 3. Big changes. Makes me uneasy, to tell the truth. A small fry like me always gets the worst of it. But maybe it's going to be different now. The Lord Regent is gone. The Abbey has a new High Overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Congratulations, Corvo. Okej, zobaczmy. Lord Regent nie stoi już przy władzy i ścieżka prowadząca do osadzenia Emily Caldwin na tronie została oczyszczona. Skrytobójca, który zamordował jej matkę, wciąż jest na wolności. No właśnie. To jest intrygujące. Że Daud wciąż pozostaje na wolności. Ale jego nie spotkaliśmy jeszcze. No poza oczywiście akcją w prologu. No i proszę, Piero nie ma. Myślałem, że go znajdę tutaj. I będę mógł ulepszyć sobie. Cokolwiek tam byłem w stanie ulepszyć. Dzięki temu planowi. Nie ma nowych run ani amuletów. Tym razem. Zobaczmy, czy Emily jest tutaj może. Nie, ale jest pierwiańska ruda. Akurat spoko. This is the story of the fancy dressed lady and the naked man. Once upon a time, there was a fancy dressed lady. And she came to the madam and said that the naked man wanted something. And she was mad about it. And then the naked man came in and he said it was just what he always gets. And the madam said, if that's what he wants, it'll be 10 coin each time. And that it was Beatrice he'd be wanting to visit. And the fancy dressed lady said, see? And then she left. And then the naked man said Beatrice would do. And the madam said, 10 coin, Custis. And the naked man said, Lord Pendleton. The end. Okay, to było... Co tam jest dziwne. Nice. Okay.
Jeszcze do lojalistów nie będę szedł w tym odcinku, bo coś czuję, że może się... Attention, Dunwall citizen. Hiram Burrows, once known as the Lord Regent, is no longer in power. His corrupt and illegitimate regime has come to a close. Long live the Empress! No i to mi się podoba. Zobaczmy, są jakieś kolejne nagrody może. No, widzę, że... Niestety, ale... Nie ma takowych. A nie pamiętam, troszeczkę liczyłem, że... Za kolejne dwa cele, czyli... Przeprowadzenie żywcem Sokołowa i pozbycie się regenta. Dostanę jakieś nagrody, ale... Nie tym razem. Wewnątrz. Ja muszę uważać, by nie zagadać przypadkiem do lojalistów. Ja nie chcę rozpoczynać jeszcze... nie chcę pchać dalej fabuły. Zakładam, że właśnie to się stanie, jak do nich zagadam, a już ten odcinek jest dość długi, więc sobie tylko tak pochodzę, pozbieram to i owo. I potem się właśnie... Czyli w kolejnym odcinku zagadamy sobie do lojalistów. Jak widać, wszyscy się tu zebrali. Więc myślę, że będzie... W sumie to jest co świętować. Ale może być intrygująco. To właśnie interesowało. Wpis szósty. Dopóki nie przejdziemy przez to wszystko i nie przeprowadzimy koronacji, nic nie jest pewne. Dunwall Tower ma swoją własną kulturę. Nie sposób powiedzieć, co mogłoby się stać, gdybyśmy weszli tam zbyt wcześnie. Następne kroki trzeba stawiać ostrożnie. Teraz wszystko dzieje się szybko. Potrzebuję czasu do namysłu. Jak to rozumieć? Zobaczmy jeszcze tutaj u Pendletona, czy ma może coś intrygującego a propos tych swoich pamiętników. This was never my idea. He knows that. Certainly I am not completely guiltless, but with my position, he would be a fool to come for me. And if he does, I have much to offer. Extensive business opportunities. So he'll see reason, if it comes to that. A to intrygujące. Teraz chodziło mu o Dauda? Czy może o nas? No spierdalaj, ty durna ćmo, kurwa! Musisz jakąś taką specyficzną lampę ustalić, ogarnąć na takie durne owady. Ale dobra. Ogarnięte. W kolejnym odcinku zagadamy z lojalistami, no i popchamy fabułę dalej, bo coś dalej mi mówi, że to właśnie jeszcze nie koniec. I że albo się pojawi jeszcze jeden cel, czytaj Daud, albo że coś tu się jeszcze spieprzy. Ale o tym przekonamy się dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!